Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, jesteśmy na pustkowiu, konkretnie jesteśmy na mapie w tym oto miejscu. Tutaj spotkałam Castora, więc myślę, że dzisiaj pomożemy mu z kryształową gorączką. Także no, możemy ruszać. Doskonale, za mną. Super, no nie ma problemu. Bardzo chętnie. Jeszcze tylko lokatorka włączymy. Tu jest dużo zębaczy, wilków i wszystkiego. To nie powinien być żaden problem większy. Wiadomo, że my sobie radzimy całkiem ładnie. Mam tylko nadzieję, że Castor też sobie poradzi. Dobra, jeszcze wybijemy sobie tamte zębacze po drugiej stronie. Okej, trafiłam na szczęście. No i dobrze, i pięknie. Mam nadzieję, że Castor się jakoś będzie trzymał. Tu jest sporo rzeczy dla mnie, także... Zróbmy zapis, bo boję się, że jak odejdę od niego troszeczkę za daleko, to będzie problem. Mam nadzieję, że nie. Ale lepiej, wiecie, mieć to pod kontrolą. Jak coś, to mam kodzik na Castora, bo podobno on się lubi bugować i znikać. Także warto ogólnie mieć. Na razie go widzę. On wydaje się na mnie czekać, ale no lepiej... dmuchać na zimne w takim wypadku i... i to kontrolować, żeby go nie zgubić jednak. A roślinki trzeba zbierać, bo gdzieś tutaj zawsze może się trafić jakaś roślina pod tytułem szczaw królewski albo smoczy korzeń. O cholera. Gorzej, że chyba Castor może zginąć, ale nie jestem tego pewna. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że jest nieśmiertelny tak jak Cortez, że pomimo 0 HP sobie radził. Najlepiej by było się zająć właśnie tym zębaczem. No nie ukrywam, też dobrze zrobiłam przychodząc tutaj na takim trochę późniejszym etapie gry jednak. Znaczy dobra, może nie na późniejszym etapie, ale z fajnymi umiejętnościami. Bo to jest na pewno tutaj duży plus. Dobra, Castor, weź tam zaczekaj na mnie, spokojnie, stary. Ja Cię nie zostawiam, ja tylko chcę sobie zebrać lucik tutaj z potworka. Kurde, to można iść wyżej. Niedobrze. Bo ja tak za bardzo Castora nie mogę zostawiać. A tu widzę, że jest bardzo dużo takich ścieżek. Kurczę, no... boję się, że możemy się zgubić. Pamiętajmy też, że tutaj gdzieś na pustkowiu możemy znaleźć tą smoczą duszę, tą roślinę, która przypomina nam... smoka. Tutaj byliśmy na dole, więc możemy szybko przebiec. Ciekawi mnie w sumie, dokąd Castor mnie zaprowadzi, no bo... na pewno nie byliśmy wszędzie. Okej, tutaj idziemy. To jest dosyć ważna informacja, bo w sumie dobrze. Tutaj też chciałam iść, ale nie szłam właśnie ze względu na to, że być może Castor by chciał tutaj z nami iść któregoś razu. Dobra, pomóżmy mu trochę. Bo go te zębacze zeżrą tam. Dobra, a może byś się łyknął, co, stary? Może mu damy takie 3 eliksiry duże. Wiecie, ja nie wiem, czy ja go muszę bardzo pilnować, czy nie, ale wolę mieć go na oku. Jeżeli chodzi o ten... jego pakiet zdrowia. W sumie cholera wie, czy on, wiecie, sobie da radę, czy nie da sobie rady. Czy się podleczy wtedy, kiedy będzie trzeba, czy to kompletnie oleje.
Tam też są zębacze, bo tak jakby nawet nie po drugiej stronie. Myślę, że jak skończymy tutaj z Castorem chodzić, to i tak trzeba będzie po tym pustkowiu się przejść samemu. Dobra, tam jest Castor. Ja też widzę, że on tak... Zdarza mu się na mnie czekać tak dosyć dobrze, że tak powiem. Wiecie, o co mi chodzi, no bo on tak sobie przystanie i sobie tak stoi i w sumie jest okej. Tam się coś działo też po drugiej stronie. Zrobiliśmy duże postępy, prawda? Daleko jeszcze? Czuję słabą, magiczną obecność, podobnie jak przy innych kryształach. Możemy zrobić tu krótką przerwę. Jeśli będziesz gotów, daj mi znać. Ej, no mieliśmy zrobić krótką przerwę, mordo. Dobra, okej, czy on sobie będzie teraz tutaj stał? To dobrze, bo my się przejdziemy w tamte miejsca poprzednie w takim razie. Gorzej, że łapie nas noc, a to nie jest nic dobrego akurat w tym wypadku. Raz moczy zębacz to jest podstawa w tym aktualnie. Bo on potrafi zasadzić. Chociaż widzę, że gra tak nie chce mi za bardzo tego zębacza trafiać. Możliwe, że tutaj coś znajdziemy, bo jest taki przesmyk dziwny. Ale zaraz zobaczymy. Jeszcze bym się cofnęła najchętniej, ale... To już będzie większy problem, chyba się cofnąć aktualnie. No, gdzieś wchodzimy i nie wiem, czy to mi się podoba. Dobra, wiem, że tutaj nie byłam, bo... Że tak powiem, dużo tutaj roślin. I jest nawet trochę drogi. Ale widzę, że na ogół ślepy zaułek. No dobra, no to tam na dół też myślę, że zejdziemy. Mamy smoczego zębacza. No tak sądziłam, że mnie ugryzie, no bo jednak wiadomo jak to jest. Zobaczmy, tutaj nic kompletnie nie ma. Takie pierdoły dosłownie. Zróbmy jakiegoś save'a, bo dawno nie robiłam. Ja też mam nadzieję, że się nie zgubię i nie pójdę gdzieś w cholerę. Bo miałam trochę inny plan, żeby iść trochę w inną stronę, a gra, widzę, prowadzi mnie w inną. Jeżeli widzimy smocze zębacze, to jest szansa na znalezienie tej rośliny, nie sądzicie? W końcu ma to wyglądać jak głowa smoka, a smoczemu zębaczowi jest bliżej do bycia smokiem niż czemukolwiek innemu. Ojejku. Brzytwiaki, porady. Tu jest, widzę, wejście na jakąś pustynię, także tutaj na pewno się nie będziemy pchać, moi drodzy. Dużo potworów, dostałam wskazówki, czyli pewnie mamy jakieś oddziaływanie ciepła, jak w Odysei. Także zawracamy. Tylko teraz weź zawróć, człowieku, nie? Dobra, będzie raczej w miarę. Okej, czyli tutaj będzie wejście na pustynię. Czyli dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że tam na razie nie idziemy. To jeszcze się cofnę kawałek. Tutaj dosłownie tą ścieżką. Jak byśmy tu poszli z tym Castorem? Tędy żeśmy poszli. Niedobrze, bo też robi się ciemno. Ale no dobra, no niestety, czasami tak trzeba pochodzić w ciemnościach. Tutaj spotkaliśmy Castora, on pobiegł tu. I teraz powinniśmy odbić tu i sprawdzić, co było tu. Jeszcze jest w miarę widno, chociaż zaraz się ściemni. Tu jest jakaś ścieżka, ale wydaje mi się, że one się łączą ze sobą, więc chyba nic nie tracimy. Przydałoby się nie chodzić w nocy, ale nie chcę mi się za bardzo wracać do miasta. Także może wykorzystajmy sobie zwój światła, o ile jakiś mam, ale mam nadzieję, że mam. Mamy runę światła, ale potrzebujemy pierwszego kręgu magii. Pod piątką mamy światło. Także troszkę sobie pospacerujemy z nim.
Ej, no co jest z tym światłem? Zauważyliście, że światło się baguje? No dobra, to z pochodnią. Okej, teraz żebym się nie zgubiła, że zeszliśmy tu. Dobra, no dzisiaj będzie ciemno na odcinku, najwyżej postaram się wam to rozjaśnić jakoś. No co jest? Nawet pochodnia mi wpadła gdzieś pod tekstury. Nie wiem, ta gra sobie jaja chyba robi za mnie. Ale nie złaź tam na dół. Dobra, no tak to jest. Mogłabym się przekimać, ale nie chce mi się. A może zanim, to jeszcze byśmy sobie wybili te zębacze, co są po drugiej stronie, nie? Jeden niestety wpadł nam na dół. Dobra, Castor. To możemy ruszać. Super, no to idziemy. Tutaj też nas chyba nie było. Chociaż nie ukrywam, gra tutaj roślinami nie rozpieszcza po tej stronie. Na szczęście Castor na mnie czeka. Jak tylko odejdę dalej, to... to on po prostu czeka. Dobra, widzę, że on ma problemy trochę, żeby zaatakować i lepiej to zrobić za niego. O, proszę, jakiś mnich tu jest. Ja przepraszam, ale co ty tu robisz? Okej, dobra, zajmij się sobą, widzę, bo... problemy psychiczne, widzę, są na pierwszym miejscu. Kurde, bez tej pochodni jest masakra. Jest totalnie ciemno po prostu. Dobra. Chodź, Castor, idziemy dalej. Czy tu jest ta wieża maga? Nic dziwnego, że ten obszar nie został nigdy wykorzystany. Daleko jeszcze? Nie wiem, ale wydaje mi się, że mamy jeszcze trochę drogi przed sobą. Tak czy inaczej, to chyba najbezpieczniejsze miejsce, w jakim możemy się zatrzymać. Możemy ruszać, kiedy tylko chcesz. Dobra, to super, bo tutaj możemy się kimnąć, z tego co ja rozumiem. Są jakieś kuferki, esencje, strzały, bełty. No i właśnie jest łóżeczko, także to jest naprawdę dobry plusik w tym momencie. Gra pomyślała o wszystkim. To śpimy do rana. Mam nadzieję, że Castor tu stoi. Super. To weź poczekaj jeszcze chwilę, ja się rozejrzę tutaj na zewnątrz tego miejsca. Właśnie, bo tu widziałam też jakieś rośliny. No i tutaj w sumie wszędzie są jakieś rośliny. Myślę, że możemy mieć problem, żeby się nie natknąć na tą roślinę, no bo jednak jest to jakaś rzadka roślina, a my tak niby chodzimy po rzadkich miejscach, ale w sumie to nie. Castor, możemy ruszać dalej. W którą stronę pójdziesz? Na dół. Okej, czyli tam z tyłu mogłam iść. Ten szalony mnich to widzę naprawdę. Odwala chłopu. Wargi mamy. Widzę, że Castor to naprawdę nie ma jakby cela za bardzo, ani niczego takiego. Jezus, tak mnie dzisiaj coś nos swędzi. O co chodzi? Nie mam pojęcia. Dobra, Castor. Nie wiem, gdzie ty idziesz, ale niech będzie. Okej, przez mostek. W porządku. Mamy kolejnego warga. Gdzie ty strzelasz tą kulą ognia, człowieku? Gdzie my jesteśmy na mapie tak w ogóle? O, żeż kurde! Naprawdę? Szczaw królewski znalazłam. Strzelamy w wargi. Ale expik się sypie z rękawa normalnie. Nie wiem, gdzie ty idziesz, Castor.
Tu jakieś młode wilki. O co chodzi w ogóle? Ja tu miałam być niby wcześniej? Niby kiedy? Niby jak? Oj, nie wiem, nie wiem. O, widzę jakąś jaskinię. Świeci się na żółto. To chyba docieramy do punktu. Widzę, że nie jest jakaś bardzo strzeżona. Dobra, Castor. Dawaj dalej. Bo jesteśmy już na miejscu. Tam co prawda jest jakaś imba w środku, ale... Mój instynkt mnie nie zawiódł. Jestem pod wrażeniem. Myślałem, że odbije nam się toczkawką. Oczywiście, dopóki nie muszę dodawać, że teraz tam wejdziesz, a ja będę osłaniał tyły. To było oczywiste. Wróć, kiedy już oczyścisz jaskinię. Dobrze, no to idziemy. Jeszcze sobie... Kiedy oczyścisz jaskinię, po czym Castor wchodzi i mi wyczyszcza jaskinię. Naładowany ognik. O, możemy z nich ten pyłek zbierać, może się jeszcze do czegoś później ten pyłek przyda. Jest tutaj tona ogników. I kryształy są nawet na suficie. Dobra, no ja od razu pozbieram wszystkie te kryształy, no bo przecież trzeba by, nie? O, tu jest jeszcze jeden. Żółty kryształ. No żółte kryształy moglibyśmy wykorzystać, żeby na jakby ogarnąć tą broń Sajda, prawda? Ale nie wiem, czy koniecznie będę to chciała robić na żółtych kryształach. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze są fioletowe kryształy. Właśnie te jasno-fioletowe w sumie. Mogę w ognika z łuku? Nie mogę, to szkoda, bo mi tu wlazł i teraz... O nie, i tu nie jeden tu wszedł. Dobra, za moment. Idziemy najpierw tutaj, może tamten się odbaguje. Dobra, biją mnie delikatnie, ale to jest takie mizianie. Dosłownie. Kurde, człowiek nie wie, gdzie ognik, a gdzie... Gdzie, wiecie... Jakby inne rzeczy. Muszę chyba na ten kryształ wejść, bo inaczej będzie krucho. Na szczęście mogę tak zrobić. Jeszcze musimy się was pozbyć. Niedobrze, bo one, wiecie, tu wlazły i się dobrze bawią. O Jezu. Kto to wymyślił, żeby się ognik zaciął na tym, na krysztale, albo ja? Jezus kochany, nic nie widzę. Okej, dwa się tutaj nawet zacięły. O, super, jeden zszedł. Odsuń się od tego kryształu, ja cię proszę. Co jest? No, 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 złaź, chodź tu. Dobra, chyba się udało. No to teraz tylko pozbierać i kryształy, i pyłki. Tutaj już nic w tym przedsionku. Chyba nic, no przynajmniej nic nie widzę. To teraz tutaj sprawdzamy. Tutaj się akurat przydaje taki lokator, no bo jednak wyobraźcie sobie szukać tych kryształów tak bez niego. Te na suficie w sumie takie najgorsze. Chyba, że się podświetlają, no to co innego jest. No ale... Różnie z tym bywa. No, halo, mogę kryształ, dziękuję. I tu też jest kryształ i to są chyba wszystkie kryształy.
są jeszcze kryształy na wejściu dosłownie. Dobra, Castor. Jaskinia jest pusta. Znakomicie. To naprawdę fascynujące, doprawdy niebywałe. Zakładam, że przyda ci się trochę czasu. W rzeczy samej sugeruję ci odpocząć w ruinach wieży i przyjść jutro. Okej, no to dobrze. To w porządku, to w takim razie myślę, że tam się wrócę. Ewentualnie wcale się tam nie wrócimy, tylko jakby przejdziemy się po tym. Po tym pustkowiu jeszcze bardziej. Bo tutaj na pewno jest coś jeszcze do roboty. Na pewno jest coś do zobaczenia, do zwiedzenia. Kurde, kto by pomyślał, nie? O Boże, dobra, kichło mi się. A powiem wam w ogóle, że dzisiaj sobie dałam spokój z zajęciami na uczelni, bo jestem tak wykończona. Dopiero studia się zaczęły 2 tygodnie temu, a ja mam tyle rzeczy do roboty, że naprawdę potrzebowałam to odespać. I spałam dzisiaj 10 godzin. Wow, można spać 10 godzin. Tak, rezygnując z zajęć na uczelni. Ale czasami warto, wam powiem, naprawdę, sobie zrobić taki reset. Jutro też idziemy na ślub naszych przyjaciół, także też nie pójdę rano na zajęcia. Próbowałam to jakoś zgrać, no ale był problem, więc po prostu uznałam, że no dobra, zorganizujemy to tak, jak zorganizujemy. I po prostu na jedne zajęcia nie idę. Pojadę na te popołudniowe dopiero. Ale no czasami tak trzeba. Zresztą naprawdę ja już nie wyrabiam. Sporo mam do roboty po prostu, a nagrywanie odcinków też istnieje. Dobra, tu jest ta wieża, ale zanim, to ja widziałam tutaj, że my możemy się chyba powspinać tutaj na górę, nie sądzicie? To wygląda jak miejsce do niezłej, fajnej wspinaczki. Także ja bym z tego skorzystała, bo tutaj może coś być. No i oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Ziel, rdeścik. Co więcej, lodowa fala. Piracki kordelas tu był. Pytanie, czy to wszystko, czy możemy wejść jeszcze wyżej? Wiecie, ja tak lubię eksperymentować. Wchodzić gdzieś, gdzie w teorii się nie da wejść w gotiku. Znaczy, wszędzie się da wejść w gotiku tak naprawdę. Jak się człowiek postara, to wlezie wszędzie. Zresztą ta modyfikacja już nam udowodniła, że warto wchodzić do miejsc, które wydaje się, że nie są do wchodzenia. Tutaj akurat nic nam nie ukryli na wodospadzie. A szkoda. Nie, no nie wiem, gdzie ja wchodzę, ale jest fajnie. Możemy sobie przynajmniej rzucić okiem na okolice. Wiecie, takie chodzenie po skałach w Odysei to było na przykład oczywiste, żeby tak robić, nie? No tutaj może mniej oczywiste, no ale jednak warto było wejść, przynajmniej na ten mniejszy pułap. Ja się jeszcze pokusiłam, żeby wejść jeszcze wyżej. Zastanawiam się, czy jak będę chciała zeskoczyć na dół, czy dobra, jak zeskoczymy w ten sposób i będziemy skakać po malutku, to nic nam się nie powinno stać. No mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, jak tutaj zeskoczę, to pewnie się zabijemy. Nie zabiłam się. No to git. No a tutaj już możemy zejść sobie tak, jak żeśmy w sumie weszli. No okej, nie chcę się bagować. Dziękuję bardzo, Gro, że mi dajesz możliwość nie bagowania się. Super. Dobra, to kontynuujemy w takim razie wątek z Castorem. Idziemy spać po prostu do następnego dnia. Też już wiem, po co to łóżko tu jest. Do rana śpimy. Musimy na coś wydać punkty nauki, ale tak jak wam mówiłam, chyba już pójdziemy w mikstury. Tylko nie pamiętam, kto mnie mógł nauczyć alchemii i trzeba by było to sprawdzić. Najlepiej w dzienniku. Bo by się to przydało. Ciekawa jestem, czy będzie jeszcze jakiś quest z nim więcej. W sumie jeszcze nie odkryliśmy w ogóle jaskini z tymi kryształami. Jakby jasnofioletowymi, no nie?
Także może coś jeszcze z tym będzie. Tam w ogóle mogę pójść jeszcze. To bardzo chętnie bym tu się przeszła. O proszę, kostka teleportacyjna. Opłacało się tu pójść. O cholera, jasna, warg. Jak widzicie, opłaca nam się zdecydowanie bardziej z broni bić. Znaczy się z łuku. A na przykład takiego warga, no to z takiej broni coś tam miźniemy, ale to jest bardzo mało. Tu są pełzacze na górze. Ciekawe bardzo. No, ginie. Ale co ciekawe, nie mogę zebrać sobie kryształów czerwonych, a szkoda. Chociaż coś mi... Nie, no nie mogę. Kurde, to jest ewidentnie jakaś kopalnia, to są jakieś kretoszczury. Dobra, miałam iść do Castora, no ale teraz to jestem zaciekawiona, co tutaj się dzieje w tym miejscu. Są nawet jakieś różowe, że tak powiem, kryształy. Dobranoc, panie pełzacz. Niestety, ale nie mogę takich na przykład różowych sobie zebrać, a szkoda. Wychodzi na to, że po prostu nie mają zastosowania za bardzo. Droga zdaje się być zablokowana. Powinienem poszukać rozwiązania. Aha, podeszłam trochę za blisko. Ale nie, no ciekawe. Dobra, moi drodzy, kocham to jak ni z gruchy, ni z pietruchy wywala mi nagle grę. Niestety, ale miałam zapis trochę wyżej, także podejdziemy sobie tam na dół jeszcze raz. No i później myślę, że zawrócimy, no bo chwilowo nie mam żadnego pomysłu, co moglibyśmy tutaj zrobić. A chciałabym kontynuować... O Boże, ale się wpieprzyłam teraz. Chciałabym z Castorem kontynuować wątek, a nie z tą kopalnią, czy czym to jest w ogóle tak naprawdę. Tak więc odznaczymy sobie tylko to, że tutaj jest droga... blocked, że tak powiem. Czasami nic mi to nie daje, bo nie mam też żadnego wpisu do dziennika. No ale... Chociaż kurde, no kusi, a może gdzieś tutaj możemy coś strzelić? Nie no, nie wydaje mi się. Dobra, wracamy. W sumie kostka teleportacyjna nam się może przydać w tym momencie. O, do wulkanicznej groty. No to pięknie. No to już wiemy co, jak i gdzie. Wiemy jak to się nazywa, wiemy dlaczego tu jest teleport. Wszystko się zgadza. Castor, jak tam? Zaraz, tu są jakieś rośliny schowane. Smoczy korzeń tu był schowany. Dobra. Przegapiłam, jak szliśmy z Castorem. Jak tam? Czego się dowiedziałeś? Te kryształy zachowują się bardzo dziwnie. Nie można z nich wydobyć żadnej mocy. Zachodzi jednak inne, bardzo interesujące zjawisko. Czy zauważyłeś, że temperatura w tej jaskini jest zawsze przyjemna? Kryształy emitują ciepło w nocy i pochłaniają ciepło w ciągu dnia. Zachowują się inaczej niż na przykład metal. Wystawiłem kryształ na działanie otwartego ognia przez godzinę, ale nadal po tym czasie wydzielał niezmiennie przyjemne ciepło. Świetnie. Mam ciekawy pomysł, ale do tego potrzebuję serca ognistego golema i serca lodowego golema. Dlaczego? Gdzie mam teraz zdobyć serca golemów? Brat Atanor, mag wody z klasztoru, musi mieć na stanie kilka serc golemów. Po prostu powiedz mu, że cię przysłałem. Możesz też kupić je gdzieś indziej lub wyciąć z golemów. Możesz nauczyć się tego u Garfsa. Trzymaj? No nie mam, dobra. To idziemy do tego, do klasztoru. Szybciutko, ładnie, pięknie. I wrócimy tutaj ładnie za chwilę do Castora.
Nie, no fajnie, fajnie. Podoba mi się. Jest to coś nowego, coś ciekawego, że tak powiem. Do Atanora mieliśmy iść. Dobra, nie do Alastora, tylko do Atanora. To tutaj. Dzień dobry, proszę mi dać. Zaraz, zaraz. Zaraz, zaraz. Do kogo ja miałam iść z tym? Jeszcze raz. Atanora. A, muszę je kupić, tak? Dobra, dawaj to. I tak mnie stać, więc nie ma problemu. No i do wulkanicznej groty. Bardzo mi się podoba to, że mamy więcej już teleporterów, więcej wiemy. Jak macie jakiś pomysł z tą wulkaniczną grotą, to dajcie znać w komentarzach. Może tam jest jakiś przełącznik, może o tym nie wiem. Zobaczymy. Trzymaj, oto serca golemów. Doskonale, jestem ciekaw, czy to zadziała. Nie wiem, co chłop robi i gdzie, sobie nad głową, ale dobra. I? Nie jestem w 100% pewien, czy to działa, czy nie. Dopiero się okaże. Teraz byłby idealny moment, aby mnie wprowadzić. Oczywiście, połączyłem te żółte kryształy z bardzo silnym, stałym źródłem ciepła lub zimna. W ten sposób powstały dwa nowe kryształy. Jeden przez cały czas wydziela przyjemne ciepło, drugi chłodzi otoczenie. Teraz twoja kolej. Chcę, żebyś poszedł do miasta i odwiedził tamtejszego złotnika. Chyba już była moja kolej. Nie wymądrzej się. Idź do Donatello i każ mu włożyć te dwa kryształy w amulety, po czym mi je przynieś. Otrzymasz za to ode mnie 200 roperii. To powinno pokryć koszty. Okej, okay, no to do Dan... No, no dobra. W ogóle też w górnej dzielnicy polecaliście zainwestować w bransoletę. No i tak, taka jest prawda, no bo możemy nosić bransoletę niezależnie od pierścieni i naszyjników. Możesz się teraz domyślić, kto rozmawiał ze mną podczas mojej dzisiejszej wizyty w bibliotece. Kto? Nikt inny jak Dandarius chciał mi pogratulować lustra, które doskonale naprawiłem. O, super. Chcę zamówić dwa amulety. Mam tutaj dwa kryształy, które wymagają oprawy. No okej, żaden problem. Co to za kryształy? Lepiej nie pytaj, sam tego nie zrozumiałem. Ale cała zabawa będzie cię trochę kosztować, powiedzmy 200. To są pieniądze. Okej, jutro będziesz mógł odebrać amulety. Dobra, to korzystając z okazji, chodźmy do górnej dzielnicy i zainwestujmy w jakąś bransoletę. Hej, ty. Dandarius, proszę cię, pokaż mi swoją biżuterię. On też ma w sumie amulety. Taki amulet mocy jest całkiem dobry, ale ten mój do regeneracji zdrowia myślę, że z nami zostanie już do końca gry. Bonus zdrowia 10 się nie opłaca. 7 do siły, 20 do many, 10 do many, 40 do zdrowia. Kurde, no w sumie my tak bardzo nie potrzebujemy chyba... Na razie tej zręczności, szczerze mówiąc, bo też robimy te eliksiry, prawda? Ja mam aktualnie taką zwykłą bransoletę, a teraz sobie założymy taką plus 40. Myślę, że to będzie dużo lepszy wybór. Super, w takim razie. I na razie byśmy chyba przy tym zostali. Amulet mamy ten do regeneracji. A pierścień mam założony jeden jakimś prawem, bo drugi chyba musiałam po coś zdjąć. Też niech będzie bonus do zdrowia. A masz jakieś pierścionki, które dają więcej? Zręczność, siła, zdrowie 20. Takie dwa oświecenia też byłyby fajne. I wiecie co? Chyba zainwestujemy w takie. Chociaż on ma taki tylko jeden, ale to i tak będziemy mieli do przodu. O 10 HP. Super. Dla mnie mi to pasuje. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu, ale myślę, że pójdziemy od razu w Kimę. I no.
i odbierzemy od razu sobie od Dandolo to co trzeba, bo z tych zadań w mieście to w sumie ewentualnie do obozu Garfsa możemy skoczyć. Podobno Pato może nam dać kość, więc będziemy mogli iść wtedy do Pico Virtuoso. Też możemy to sprawdzić, czy będzie miał takie coś dla nas. Czy nie do końca. Cześć, Pato. Nie, Pato nie. Ocha też nie. To może Garfs? O. Nie miałbyś przypadkiem na stanie kości cieniostwora? Skąd wiesz? Faktycznie jedną mam. Minęło sporo czasu, odkąd ją zdobyłem. W tym celu musiałam ubić te bydle. Możesz ją wziąć, jeśli chcesz. Mnie i tak się do niczego nie przyda. Dziękuję bardzo. Zręczność i łuk. Czy łuk... No, mamy tyle włóki. Ten pasek na razie też jest dobry. Jak już to bym dała w tą broń jednoręczną, żeby do mistrza dobić sobie. W sumie to możemy skoczyć do Corteza. Cortez będzie, myślicie, w środkowej, nie? Możemy się nauczyć do broni jednoręcznej dyszkę. A, Cortez może być też tam na dole, no tak. To do dolnej. Za mało many. No dobra, no to nie. Okej. Okay. To jeszcze tak. Wypijemy sobie. Dużo mamy teraz many też, więc fajnie. I do... Nie do górnej, tylko do dolnej. O Boże, dobra. Do dolnej dzielnicy. Cortez? O, jesteś tu. To super. Ucz mnie. Broń jednoręczną. Dajmy sobie plus. A dajmy sobie jeszcze. Fajnie by było próg przebić, także. To w sumie możemy jeszcze 3 punkty sobie też dać. Dobra, 1, 2. I 3. Będziemy powoli te progi przeskakiwać sobie, bo w broni też nam się przyda trochę lepiej, żeby było. No dobra. Mamy katany ze sobą, odnowiony miecz Saida. Co mamy do zrobienia? Potrzebuję się kimnąć. Pozwolisz mi tu wejść się przespać, Cortez? Czy będziesz miał focha? Nie, no nie masz. Ale strażnicy mają focha. To jest dość absurdalne. Dobra, do środkowej dzielnicy odbieramy w takim razie amulety i będziemy lecieć dalej. Cześć, Donatello. Jak tam? Moje amulety z kryształów? Rzeczy same, nie mam pojęcia co to za kryształy, ale one... Ale oto dwa wyjątkowe amulety. Właśnie na to liczyłem. Super. I wracamy. Powiem wam, że ten teleport do wulkanicznej twierdzy to jest największe zbawienie, bo jesteśmy praktycznie pod samym punktem, gdzie jest Castor. Wystarczy tylko zejść tak naprawdę na dół. Co tam? Mam dla ciebie to, co chciałeś. Mam amulety. Daj mi zobaczyć. Co zadziałało? Posłuchaj mnie uważnie. Te amulety promieniują zimnem lub ciepłem. Jeśli nosisz je w normalny dzień, prawdopodobnie niewiele zauważysz. Ich działanie będzie naprawdę przydatne tylko wtedy, gdy są wystawione na działanie ekstremalnych temperatur. Ponieważ dużo się przemieszczasz, pomyślałem, że te amulety mogą ci się przydać podczas podróży. Okej. Okay. Miło, że się zgadzamy. A co dalej? To zależy tylko od ciebie. Masz na myśli, że to zależy od tego, czy nadal jestem chętny do samodzielnego czyszczenia różnorakich nor? Nie bądź taki, dla wiedzy trzeba się poświęcić. Nie lubię być ofiarą czegokolwiek. Rozumiem, od teraz będę ci towarzyszył w jaskiniach. Czy to brzmi uczciwie? Moim zdaniem tak. Jestem prawie pewien, że jest tu więcej kryształów. Jeśli jesteś gotowy na kolejną przygodę, możemy ruszać. Jasne. To super. Ja już wiem, po co nam się te amulety w takim razie przydadzą. Wy pewnie też wiecie. Na pustyni pewnie jest gorąco, prawda? Więc przyda nam się ten, który będzie nas chłodził. A na terenach zimnych pewnie jest cholernie zimno, więc przyda się ten, który będzie nas po prostu ocieplał. To jest totalnie ze sensem wszystko, nie?
Dobra, ciekawi mnie, dokąd teraz idziemy. Castor wydaje się mnie prowadzić w dziwne miejsce. O, tam pójdziemy, na północ. Wkrótce tam dotrzemy. Jesteś bardzo niecierpliwym człowiekiem, ale nie martw się, najszybciej podróżuję się przez wydeptane ścieżki. Kiedy po raz pierwszy poszedłem do kopalni złota, wyczułem gdzieś w pobliżu kryształu, więc najpierw wrócimy tam. Jeśli chcesz, możemy zrobić sobie krótką przerwę. Nie no, nie chcę przerwy, Castor. Hej, ty! Możemy ruszać dalej. Okej, czy idziemy w stronę kopalni złota teraz. W porządku. Niestety ja nie napotkałam żadnych kryształów za bardzo. Nigdzie w okolicy. Dobra, wracamy się, widzę, tą samą drogą, że tak powiem. No i pytanie, dokąd teraz będziemy zmierzać? Nie wiem, ale fajnie jest tak podróżować, jak jest czyste wszystko wokoło, co? Okej. Czyli tam jeszcze musimy troszeczkę po tamtej części pustkowia pospacerować. Ale to nie problem, jak się tepniemy do tej wulkanicznej groty, to tam będziemy akurat idealnie w tych wszystkich okolicach. Tu jest jakiś potworek, widzę, pojedynczy. Muszę zrobić save'a, bo ostatnio mi wywaliło, jak tylko chciałam wczytać w tej wulkanicznej twierdzy. Tutaj idziemy. Nie podoba mi się to trochę, Castor. Tutaj też się w sumie chciałam pchać, nie wiem, czy pamiętacie. Widzisz te ruiny? Trudno nie zauważyć. Czuję obecność podobną jak w przypadku innych kryształów. Gdzieś w tej starej fortece muszą być kryształy. Pamiętaj o swojej obietnicy, tym razem wchodzisz ze mną. Tak, możemy iść? Tak, możemy ruszać. Ale tu będzie chyba masakra w tym miejscu. Wiecie, taki pomniejszy szkielet, to tam nie jest problem. W sumie z tych szkieletów też nie ma co zbierać, nie? O matko bosko. To się Castorowi kurna zachciało. Przecież ten gościu jest koksem największym. Jakby tu, tutaj w ogóle go pokonać? Przecież ja mu po piątaku zadaję, a Castor się zbagował. O, jeszcze szkielet magmy zaraz zamrozi. No chyba tę grę posyrało w tym momencie. No dajcie spokój. Spadniesz za mną? Spadniesz. Pff. Nie no. Pogięło. On mnie na hita zdepnie. Aj. No to wydaje mi się, że z tym questem musimy poczekać. Bo to jest już dla mnie za dużo. Chyba, że Castor będzie w niego napierdzielał, no to może tak być. Okej, Castor się potrafi leczyć na szczęście. Dobra, ja poczekam. Chciałabym, żeby on się zajął tym gościem. Dobra, on go tam sklepie, okej. No, pomogłabym mu, ale nie pomogę. Okej, Castor sobie poradzi.
tego co widzę, nie może umrzeć. By się przydało czymś pierdzielnąć w niego, nie? Pytanie, czy ja mam czym? Jakiś deszcz ognia by się przydał. Dobra, tam się Castor bawi. Możemy w sumie trochę mu pomóc, zamrażając go. Castor powinien sobie teraz lepiej radzić. Jeszcze raz mu pomóżmy. Myślę, że to jest fair, nie? No strzelajże człowieku do niego. A, falę lodu aż rzuciłam z wrażenia. A, i Castora też zamroziło. To super. Nie to było, że tak powiem, moim pomysłem. Nie! Nie, zostaw mnie! Co ja mu zadaję większe obrażenia niż Castor? Przejmowanie agro to jest głupota największa, jaką ja robię, nie? Castor, pomóż mi. Kurde, dużo expa poszło. Najwyraźniej musimy zejść na dół. Mówisz poważnie? Mam nieomylne wyczucie kierunku, ale czujesz, nie czujesz tej aury? Nie, i mam co do tego bardzo złe przeczucia. Jesteś gotowy? Nie, stary. Co ty robisz? Jaka... Ożesz, kurna. To mu się, kurna, nudziło człowiekowi. Teraz Castor tam będzie tańcował na dole. Dobra, a co jest w tym ziomalu? Pas mocy, bonus do siły. No dzięki, ale tak trochę... Spodziewałam się czegoś, nie wiem, lepszego. Dobra, trzeba to miejsce... Przemiana w owce, a po co mi? Szkielet. Dobra, jeszcze jeden. Kurde, dobra. Na szczęście Castor sobie poradził, bo ja bym sobie nie poradziła. Mam nadzieję, że on tam dalej tańcuje sobie na dole. Jest jakiś kuferek. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Tam jest jeszcze jeden kufer. Jakbyśmy mieli jakiś problem z Castorem, to się go po prostu przyzwie na nowo. Jest dużo chrząszczy, jakby mi chciały coś powiedzieć. Zmniejszenie potwora. Szkielet. No i dobrze, no ale widzicie, dzisiaj jest intensywnie bardzo. Zniszczenie ożywieńca. Pierścień ochrony przed ogniem. A ciekawe, czy jakbym tutaj weszła, kiedy on się z nim bił i to rzuciła, to by się udało go pokonać od razu. Młot wojenny. Ale jestem ciekawa akurat tego. Gdzie my jesteśmy na mapie? W teorii jesteśmy w dosyć takim miejscu znanym.
Kastor, poczekaj. Poczekaj tutaj. A, on już sobie to wziął za... Tak jakbyśmy już mieli tutaj ruszać, tak? No niedobrze. Ale moi drodzy, to jest muzyka tak mega creepy. Myślę, że niestety, ale zakończymy w tym odcinku już na dzisiaj, w tym miejscu. No bo kurde, muszę dla was zmontować ten odcinek, a jeszcze z tego co widzę, no tutaj nas czeka dosyć sporo aktywności. Także w kolejnym odcinku się zajmiemy badaniem tego miejsca. Na dzisiaj to już wszystko ode mnie. Jeżeli wam się odcinek podobał, to zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Jeżeli chcecie, możecie dołączyć na Discorda, link macie w opisie pod filmem. I to wszystko ode mnie. Trzymajcie się i cześć!